sprawną. Czyli te magiczne 72 godziny, kiedy ktoś zostaje zatrzymany, doprowadzony na środek zapobiegawczy. Ten krótki wycinek postępowania karnego. Ja, proszę Państwa, w 14 roku, to jest legitymacja wydana przez organ uprawniony, ja w 14 roku miałem 67 uniewinnień w Polsce, policjantów i innych funkcjonariuszy służb mundurowych, 14 przywróceń do pracy. No i wchodzi mi do jednej z oddziałów, wiemy, policjant. Ja myślałem, że to któryś z chłopaków z ruchu drogowego przyjechał na przerwę, na kawę. I wchodzi, wjeżdża samochodem, ma włączoną sygnalizację świetną, dźwiękową, podchodzą uśmiechnięty, myślą, że turysty znajomy, a wyłączy te sygnały, bo tu oprawi się handluje, obciekał, mówi po sobie. No i wtedy dopiero wyjmuję telefon i mówię, chamie tam, idzie to prawie. Także to nie było takie, że wielki jakiś stonoga policjanta z drugą, bo jest stonogą, bo... No ale media pokazały, jak pokazały. Dostał jobów za to, że nie potrafił się zachować. To byłby policjant, czy jakaś ta pani w sądzie ostatnio też pozdrowienia dostała do mnie i tak dalej. Także, proszę Państwa, tak to mniej więcej wygląda. Proszę bardzo, proszę pytać. Proszę. Ja jeszcze odnośnie tego podatku kulentnego, czy nam się po prostu nie zrobi taka luka, którą ludzie będą wykorzystywać, czyli po dwóch latach tych ulg po prostu firma zostanie przepisana na kogoś młodszego, który po prostu znowu zaczyna i będzie taka sytuacja, jak mamy z supermarketami naszymi kochanymi, że po prostu tam jest właściciel zmieniany i dalej nie płaci się podatku. Niepoważna odpowiedź jest taka, że lepiej, żeby to robili Polacy niż Żydzi z marketami, a poważna odpowiedź jest taka, proszę Pana, że te pierwsze dwa lata Skarb Państwa z tego tytułu osiąga tak niskie przychody, bo te firmy nie przeżywają, a zatem w istocie nie są podatnikami, że warto, żeby tym młodym ludziom tę drogę otworzyć. Nie do końca jest możliwe to, o czym Pan mówi, a to dlatego, że na związek partnerski małżeński w życiu można zawrzeć tylko raz. To, jeśli chodzi o prawo cywilne, to wielokrotnie. Ale jeśli jest nowy związek, to dlaczego nie? Nie sądzę, żeby co dwa lata ktoś robił rozwód i wie Pani, zawiera nowy związek małżeński. Zaś jeśli chodzi, to mamy do czynienia z osobą, proszę wybaczyć, z PESEL-em. Jeśli ten PESEL ma jedną działalność gospodarczą, a Pan mówi naprawdę, no jeśli praca spełnia wymogi ustawowe, no to jest młodym człowiekiem, no do 21 roku życia, no to znowu, czy studentem, startuje, ale tylko raz. Więc to ryzyko, które Pan wskazuje, zdaje się być logicznie wyprowadzone przez Pana wniosku, ale ono nie istnieje w swojej istocie. A to z jednej strony od strony gospodarczej, a z drugiej, no każdy ma do tego prawo, więc czy to są 5 moich braci, czy 10, mamy do tego prawo. Także to jest odpowiedź na Pańskie pytanie. Bardzo proszę. Panie Zbigniewie, czy nie obawia się Pan, że będą problemy z rejestracją partii? No, sądy mamy, jakie mamy. Wie Pan, że oni potrafią rzucać kłody pod nogi, mając perspektywę niedalekich przyszłych wyborów. Czy Pan da radę zarejestrować? Proszę Pana, no ja jestem stonoga, więc jak nie zarejestrują partii, to będzie komitet wyborczy wyborców Zbigniewa Stonogi. I pójdziemy w komitecie wtedy, jeśli partii nie zarejestrują. Sytuacja prawna jest bardzo podobna, może trochę ciężej zbierać środki, ale wie Pan, ja się uczyłem od ojca Rydzyka i WSI mnie uczyli, no tam jakoś te środki zbiorę, jakoś je zbiorę. Bardzo proszę. Ja przez 5 lat zajmowałem się środkami Unii Europejskiej, miałem z tym kontakt i wiem, że wiele instytucji kontrolnych po prostu część tych firm zniszczyła. Oni te środki musieli oddać. Tak naprawdę nie wiemy, ile środków unijnych zostało zwrócone do Brukseli, bo przecież wiemy, że były takie przypadki. I moje stowarzyszenie, bo jestem, proszę Państwa, prezesem Stowarzyszenia Szybowieckie Forum Gospodarcze, było kontrolowane przez nasz kochany Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego przez ponad 7 miesięcy. Ostatecznie sprawa została skierowana do prokuratury. Prokuratura umorzyła postępowaniu ze względu na brak stanu czynu zabronionego. Pan marszałek Stróżyk skierował zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych. Pan rzecznik dyscypliny finansów publicznych główny, pan Wiesław Szczuka, umorzył postępowanie ze względu na brak znamion naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Moja batalia trwała
z Urzędem Marszałkowskim przez 2,5 roku. Tu było szereg skarg do Komisji Europejskiej, do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i jeszcze innych instytucji. Pan marszałek zwrócił się do Stowarzyszenia Środowiska i Forum Gospodarczych o zwrot źle wydatkowanych funduszy 2 100 000 zł. Nie dostał tych środków, a oprócz tego musiał jeszcze 1 000 000 wypłacić. Następnie pan marszałek, jak już sprawa została wyjaśniona, pieniądze wypłacił, uznał, że 180 000 zł zostało źle wydatkowane, skierował przeciwko stowarzyszeniu sprawę do sądu. Zajmował się tym Sąd Okręgowy Warszawa-Praga, który w pierwszej instancji uznał, że stowarzyszenie źle wydatkowało fundusze i zostało zmuszone do jego zwrotu. Odwołaliśmy się, sam osobiście napisałem apelację do sądu apelacyjnego i w dniu 2 czerwca 2015 roku sąd uchylił wyrok sądu pierwszej instancji, oddalił pozew Mazowieckiej Jednostki Wdrożenia Programów Unijnych. Proszę Państwa, przez 8 lat zajmowaliśmy się organizacją pozarządową walką z urzędnikami. Przepraszam, ludzie się zaczynają wiercić. Proszę wybaczyć. Tak to proszę Pana, to jest bardzo istotna wiedza, natomiast ona na takie spotkanie nie do końca się nadaje, dlatego że to trzeba byłoby wysłać referatu merytorycznego. Ja natomiast nie chciałbym a priori tutaj Pan podpinać się i przytakiwać albo zaprzeczać, bo nie znam tej problematyki. Także, ale temat bardzo, bardzo istotny, który Pan poruszył. Bardzo proszę. No w Radomiu musi być tak jakoś żywiej. Pan może tam stół jakieś pytania? Proszę bardzo. A jakie jest podejście do Unii Europejskiej, bym chciał się dowiedzieć? Ponieważ słyszałem w Brukseli, ostatnio byłem, europoseł z Radomia pochwalił się, że prawdopodobnie jeżeli Unia Europejska będzie miała dalej takie działania i nie zmieni swojego podejścia i obrotu pieniężnego, może w przyszłym roku albo za 2 lata ogłosić bankructwo i może dojść do naruszenia naszych granic. I zastanawiam się, jakie jest podejście Pana proeuropejskie czy antyeuropejskie. Proszę Pana, ja, moje podejście nie jest takie ważne jako on po prostu fizycznie, ale programowo, no to bardziej chyba nam mówiono, że Polska przeszła kwestię kryzysu gospodarczego z sumą nową. No, faktem, niby tak. Tylko co będzie, jak w 2017 roku zapłacimy pierwszą składkę, a w 2019 kolejną część składki członkowskiej. Wtedy dopiero zobaczymy, czy nasza polska gospodarka przeszła z sumą nową. Tam tak się nogi wysuszą, że 100 nocy to chyba dwie tylko zostaną. Także to taka pierwszym tytułem wstępu. Natomiast ja nie jestem euroentuzjastą. Sam fakt, że udało się społeczeństwu mówić, że dzisiaj wejście w Unię Monetarną byłoby dla nas szalenie bezpieczne, niekorzystne, no to pokazuje, jak bardzo Unii zależy na odprawie. Na kradzieży pod nas, na okradzeniu nas Polaków. Dlaczego? No proszę Państwa, jeśli wierzyliście kiedykolwiek w to, że wprowadzenie euro do Polski było położone naszą gospodarkę, no to do głupszego wniosku nie można było wprowadzić. No weźcie sobie, kochani, prześledźcie w skali miesiąca, sami. Patrzcie, jak najlepszy traktor w Polsce to jest jakiś i traktor w Warszawie. Tam jest tabelacja do roku. Zobaczcie, ile razy w miesiącu gra się na polskiej złotówce. To jest 3 do 4 razy po 5 do 7%. Gdzie te pieniądze wychodzą? Jak one są wyprowadzane z Polski? To nie żadna demagogia. Jest powołany Departament Nadzoru w NBP, który patrzy, ile polski przedsiębiorca w danym okresie musi zapłacić w systemie bankowym dewiz. I jak zbierze się konkretna kwota 200-300 miliardów czy miliardów euro, no to do euro szybuje na 4,27. Czekają, aż zapłaci przedsiębiorca czy inne instytucje za granicę. Później te przedsiębiorca zwrotny dostaje towar, jeszcze cło, tudzież akcyzę trzeba naliczyć i podatek VAT. No to euro jeszcze 2 tygodnie się trzyma wysoko. Jak już ten towar do nas przyjdzie, euro leci na 4,07, no bo ten towar w Polsce trzeba sprzedać. I to jest ta sinusoida. No, jak sobie prześledzicie, proszę Państwa, miesiąc notowań,
to jesteście w stanie spokojnie, bez żadnego ryzyka, 5% w miesiącu sobie zarabiać. Wystarczy trochę pieniędzy odłożyć. Bo i to jest kwestia unii monetarnej. No gdybyśmy weszli, to owszem, no, byłoby czuć w społeczeństwie, szczególnie się był świetny, jeszcze to obniżenie, ale nie byłoby już nigdy na złotówce. Państwo, nie wiem, czy zastanawialiście się kiedyś, jak wielkie Polska miała szczęście w tej tragedii, że tragedia smoleńska wydarzyła się w sobotę. I że nie było złej woli w poniedziałek na rynkach światowych, żeby zagrać złotówką. Ale gdyby ta tragedia zdarzyła się w poniedziałek, to byśmy dzisiaj taczkami wozili pieniądze, żeby bochenia chleba kupić. Wiecie o tym? Odrobina swojej woli na rynkach finansowych. I gdyby to się stało w tygodniu, to byśmy do dzisiaj się nie pomyśleli. Dalej leżelibyśmy na czterech rozłożeń na opłatę. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Z Zbigniew Stonoga będzie współpracował z Pawłem Kukizem i czy uważa pan, że jest możliwa dekomunizacja polskiej sceny politycznej za pomocą jednomandatowego kraju wyborczego? Zbigniew Stonoga jest zagrożonym przeciwnikiem Jowów, a to dlatego, że obecna nasza słaba demokracja nie jest na to gotowa. To by było oddanie władzy na stałe dwóm opcjom politycznym. A czy Zbigniew Stonoga będzie wspierał tak, Pawła Kukiza, czy? Nie będzie Zbigniew Stonoga współpracował. Też nie dlatego, że przy Pawle Kukizie jest facet, który pojawia się w ujawnionych materiałach śledztwa. Tom 22, zdjęcie 137 i dalsze. Obecna prawa ręka Pawła Kukiza, o której Marek Waleta zostaje w kancelarii tajnej. Więc Paweł, człowiek porządny, przyzwoity, ale dał się obroczyć byle kim i Zbigniew Stonoga nie będzie z nim współpracował. I czy pan z tym programem się zgadza? Proszę pana. To jest bardzo ważne i istotne. Proszę pana, ja byłem jednym z tych ludzi, którzy wspierał pana prezydenta Dudę w kampanii wyborczej. Pan ma prawo tego nie wiedzieć, że wspierał pana prezydenta Komorowskiego, taki mój przyjaciel, Tomuś z telewizji, nie wiem, jako Karola. Karola, wrota, kto się uda. A ja sobie napisałem Jędrek, kto się uda. Andrzej Dyga. I wspierałem, mam też informację, ile z tego tytułu mniej więcej ludzi oddało swój głos na pana prezydenta Dudę. Ale wie pan, kiedy ujawniałem te akta afery podsłuchowej, to przez myśl mi nie przeszło, że jedyny, kto będzie mnie atakował, to nie będzie SLD, to nie będzie Platforma, tylko będą media i Prawa i Sprawiedliwości, bo dziś atakuje mnie Dorota Kania, bo dziś atakuje Telewizja Republika, bo atakują mnie bracia Karnowscy, tygodnia w sieci, etc. Więc ja tego nie rozumiem, ale mam na to odpowiedź. Długo o tym myślałem, czy warto to powiedzieć, bo to samo bagno jest. Czy Platforma, czy PiS, czy SLD, to samo bagno. Ono się układało w Magdalence, oni sobie robili okrągły stół, oni się klepali po plecach i dziś przychodzi taki ktoś znikąd i chce im wydrzeć koryto. A ja, proszę pana, bardzo chcę wydrzeć to koryto, bo jakbyś tak Stonoga do bardzo dobro, to jedyne afery finansowe, jakie by w rządzie były, a byłyby na pewno, to nadużywanie środków publicznych na kupowanie kolejnych więźniarek do przewozu tych skór, żeby było do więzienia. Także nie jestem wrogiem Prawa i Sprawiedliwości, natomiast i absolutnie nie jestem wrogiem pana Andrzeja Dudy, ale to, co Prawo i Sprawiedliwość robi, to, co robi ich media zasilane, może to do pana trafi, media zasilane, finansowane. Telewizja Republika jest finansowana przez PiS. Jest finansowana. Bracia Karnowscy
Ja to ustalam, to są ludzie, którzy wyprowadzają pieniądze do ci ze skoku. Oni są posłani, czy też... Oni są żywo zintegrowani z Prawem i Sprawiedliwością. I to Prawo i Sprawiedliwość, gdyby było partią uczciwą, poważną, to chociażby takie wotum separatum w tej sprawie by ogłosiło. No ale Jarek wchodzi takie wegenty i się cieszy, nie? I się cieszy, no bo jakiegoś stanowy można gdzieś tam delikatnie prześladować. Nie pozwolę na to. A jeśli PiS tych oszołomów nie odstawi od siebie, to tych wyborów najbliższych nie wygra i stanowa się do tego przyczyni. Proszę bardzo. Proszę. Jeśli już zaczęliśmy trochę mówić o mediach, to w takim razie ten punkt 16, Narodowy Portal Informacyjny, na czym mówią polegać? Pierwszą moje skojarzenie www.sejm.pl, to będzie o to chodzi. Tak, proszę pana, zupełnie prosto, mamy www.ksgov.pl i tak tego typu portal, proszę, promujemy jakąś tam taką czynną rzecz, za którą dziś w wyborczej płacimy, mówimy ogłoszenie. Mamy zjadać ogłoszenia, bo tak poniżej monitor rządowy. I ogłoszenia we własnym, na własnej domenie sejm.gov.pl czy tam jakiś inny gov.pl. Po co płacić, po co spłacać te media? Przecież to w istocie jest prowadzone niezgodne z prawem. I jest to korupcjogenne, a już nie mówię, jak wielki ma wpływ na ewentualną etykę dziennikarską. No zobaczcie, co Gazeta Wyborcza wyprawia. No nie chodzi o jakieś 100 nowe, nie? Ale w ogóle co der Jude Zeitung robi. Proszę bardzo. Tego wszechmogącego, który pan wspomniał. Bo ostatnio dostał Krzyż Odrodzenia Polski, a potem odwdzięczył się prezydentowi w biznesie Grand Hotelu od Nagrodą dla Komorowskiego. Przecież wiadomo jest, że ten pan wszechmogący, o którym pan wspominał, na tylko telekomunikacji zrobił z 16 milionów, za które zakupił 800 ponad przy sprzedaży. Proszę bardzo o tym pomyśleć. Czy pan się podjął takiej licytacji? Proszę pana, niekoniecznie, bo to można głować szybciej stacji niż się apowie. Ale widzicie państwo, no, śmieją się, że tam ktoś nie ma wykształcenia czy coś, a to wystarczyło być barmanem w Hamburgu, nie? A dzisiaj biznesmen na cały glob. Także nie, no z tym panem wie pan, to jedyne co mogę robić, to na pasku prowadzać. Bardzo proszę. Proszę bardzo. Mam pytanie, bo program ciekawy, tak? Te 16 punktów, ale jeśli by pan wprowadził do Sejmu ile osób? 20. 130. Tak? 130. A potrzeba im większość, żeby trzeba 200. Bardzo i PO nie, wiadomo, SLD i tak dalej, PiS nie. A proszę pani, o koalicjach to trudno i przedwcześnie mówić, ale pytanie trafione. Więc przede wszystkim z nami do Sejmu pójdą ludzie, którzy są tak w okolicach 35 lat. Dlaczego? Bo nie ma czasu już na weryfikację tych ludzi, a wziąć sobie jakąś ukrytą czerwoną mordę, to strzał w kolano. Więc pójdą z nami ludzie młodzi lub ludzie starsi, o których jest publicznie, powszechnie wiadomo, że to człowiek, który nie jest ubrany ani w żadną władzę, ani w żadną politykę. Ale słuszne pytanie pani zadaje. Co dalej? No, gdybyś wszedł 20, 50, 100, 200 posłów, to i tak nie masz większości parlamentarnej, to nie ma mowy o skutecznej pracy ustawodawczej, nie mówiąc już o zmianie ewentualnej konstytucji, gdzie potrzebne jest 2/3, prawda, większości. Więc ja o tym nie myślałem, tylko ja myślę, że wie pani, wejście stanowi do parlamentu. Wiadomo, że ja posłem nie będę, bo jestem posłem karaną. 13 razy karaną. Ostatnio pijany jeździłem na rowerze i wkradłem Lexusa. I jeśli miałbym mówić o jakichś koalicjach, to tam w tych partiach hipoteza robocza też, że PiS jest akurat w parlamencie w takiej innej wymiarze, czy no to trzeba byłoby już szukać takiej konstruktywnej współpracy. Ale do PiSu jest oczywiście 1000 lat świetnych bliżej niż do jakichś czerwonych mord, tak? Ty by się z multum przyswoitych ludzi. No, z
gdyby się z buntu przyzwoitych ludzi, właśnie z PiS-u powinni się pozbyć oszołomów, którzy niszczą. Państwo się śmiejecie, że 13 razy karane. To nie jest tak samo z tą moją karalnością. Zanim mi 118 razy prawomocnie uniewinniono, no to ja byłem włożony z tego więzienia do więzienia. Historię za mojej matki to chyba każdy z was zna, czy nie? Znacie? No matka mnie odwiedziła w więzienie rozebrali i umarł. No i wchodziłem na te kolejne rozprawy. Jak widziałem, że jakiś sędzia jest ustawiony albo nie tak się zachowuje, to na początku zgodnie z przepisami kodeksu postępowania rozkładałem wniosek o wyłączenie tego sędziego, a gdy on się wyłączyć nie chce, to wstawałem, mówię: panie sędzie, pan ktoś mówi, że pan jest... A później sam na siebie zawiadamiam prokuraturę o znieważeniu sędziego, stawiano mi zarzut. Sędzia musiał być wyłączony z mocy ustawy jako pokrzywdzony, a ja sobie proces dalej prowadziłem, tak? No i to 11 razy mnie za taki coś skazano. No co tam dzieciaku 1000 czy 2000 grzywny jakiś tam dać na dom dziecka, czy przeociągały. Nic takiego. Ja jakbym wiedział tylko tyle, to bym to lepiej pocisnął. No i dwa skazania faktyczne. Jedno to jest to przestępstwo przeciwko dokumentom, czyli w 1999 roku miałem się posłużyć fałszywą fakturą. Skazanie w roku 2014, pół roku do siedzenia, to dało roczna zdjęta, bo się sędzia jakiś przyzwoity znalazł. No i teraz ukradłem mi odsysa, no, za 50 tysięcy. Faktycznie. Pięć dni. Marzenie życia. Marzenie życia. Proszę Państwa, iść z wyrokiem. Czy jest ktoś w tej sali, kto jest prawnikiem z wykształcenia? Iść z wyrokiem w pierwszej instancji uniewinniający, z wyrokiem w drugiej na skazujący, to coś takiego w Polsce nie było, bo to jest zgodne z procedurą. Jeden co są zrobić, to uchylić to uniewinnienie i przekazać mu do ponownego rozpoznania. Nie zmienić na skazanie bez otwarcia przewodu sądowego, bez nowego postępowania dowodowego, na podstawie tych samych dowodów, gdzie chwilę wcześniej ktoś uznał, że to nieprawda. No już nie będę wam tłumaczył, że to w ogóle jest problem, nie wiem, z którego był pracownik w innym oddziale firmy, no ale Stonoga był prezesem, Stonoga winny. W ogóle fajnie, że mogło być takim dyżurnym przestępcą kraju. No to robiłem wyniki. No jeśli to ma służyć w Polsce, to dlaczego nie? Tylko, że jak już zaczynałem pisać, że jeżdżę pijany na rowerze po wsi, dlatego, że pojawią się biegości. Bardzo proszę. Mam do Państwa takie pytanie. Teraz ja. Państwo uważacie, że to dobry pomysł, żeby przestać w tej przestrzeni publicznej klonić, tak? Być wulgarnym? Nie. Kto z Państwa uważa, że dobrze się stało, że ja przestaję klonić w życiu publicznym? Jesteście jednak. Kto uważa, że to źle, że przestałem klonić? Inaczej to nikt nie trafia. Ale tak naprawdę ten cel został osiągnięty, bo ja pytałem znawców sztuki, ile kosztowałoby takie zainteresowanie społeczne, gdybym chciał kupić to przy użyciu jakichś firm PR-owskich, to miałem około 15 milionów złotych. Także już wystarczy tego przeklinania. Choć jak widzę na PD, która mi tam krzyczy, taki dała łoska, że 100 noga to łosus, no to tak mi powiedziałem, że to jak się skra, to i makijaż odpada. Także to mniej więcej tak. Najbardziej boli ta agentura, to pomawianie o agentury, o jakieś takie rzeczy, no bo zobaczcie, no w przestrzeni publicznej jest bardzo dużo tych zarzutów. Ale choć jeden był taki, że Stonoga w latach takich a takich współpracował, nie wiem, z generałem takim czy pułkownikiem takim, chociażby jeden był jakiś konkret w tym wszystkim. Zobaczcie, ile czasu jest wydawany na czarny PR, żeby to się na pierwszych stronach gazet pojawiało, ale nic z tego nie wynika. Ale dla człowieka, który nie ma czasu to myśleć, bo ma swoje problemy, bo musi prowincja i tu kolejną radę zapłacić, to jest wystarczające, żeby do tego Stonogi nie pójść i nie zagłosować. Ja też mam nadzieję, szanowny panie, że pan Jędrek Duda mnie ułaskawi, bo na to się ze mną umówił. A jak się umówił i tego nie zrobi, to PiS będzie miał bardzo słabe wyniki w najbliższych wyborach. Już ja tam coś zawsze mam. Proszę. Dobrze, pani zadała pytanie na temat dużych spraw partii. Ja myślę, że zejdźmy trochę niżej. Czy jeśli jestem 23 studenta anglistyki z Radomia, to mam szansę działać na przykład właśnie w Radomiu, czy mam szansę na przykład sprzątać lokal? Chodzi panu o działanie partii? Tak. Ale my was chcemy na listy. Ze mną nie będzie na listach żadnej znanej guśni. To wy tu po to, że się przyszliście, żeby mnie poznać
I ja spośród was chcę wybrać ludzi, którzy poprosi was o współpracę i ty możesz zostać agentem WSI, i ty możesz zostać agentem WSI. Ja potem tu jestem, a nie przyjście przez nami po klepać. No bo to jesteśmy tutaj, tak? Chcemy wyłonić z was, chcemy was prosić o współpracę, chcemy was prosić, byście ludziom rozpowiadali o tym wszystkim, byście ich uświadamiali. I z waszej grupy, wszystkich, którzy tu jesteście, to chcemy, żeby to tworzyć. I każdy ma szansę. I tu wie pan, nie będzie u nas jakiś tam wekski, nie wekski. Myśmy to rozwiązali w inny sposób. Każda osoba, która będzie chciała z naszych list startować do parlamentu, będzie musiała podpisać oświadczenie o dobrowolnym podaniu się egzekucji do kwoty 250 tysięcy złotych, czyli poddać się wyborowi artykułu 777 KPC, w sytuacji, jeśli wejdzie z nami do parlamentu i opuści lud parlamentarny. No bo po co kogoś promować, wydawać na to moje pieniądze, nasze pieniądze, bo za chwilę będziecie jakieś składki tam pewnie wpłacali, ale żeby odeszło, tak? To chcę zachować to na porządku, musi być partia, która będzie bardzo jasno formułowała te wszystkie warunki formalno-prawne. Nie ma jakiś wersji, wie pan, afer później, jest w statucie napisane. Chcesz wchodzić, to nie musisz mieć pieniędzy, ale musisz podpisać siódemki, bo jak nas zdradzisz, to musisz mieć świadomość, że nadamy tę klauzulę wykonalności 250 tysięcy po prostu zabierzemy z całego twojego majątku. Tak? Że taka dyskusja będzie możliwa. Więc to tym bardziej studenci, ludzie wykluczeni, to tak nie jest ważne. To ja jestem między innymi po to, żeby państwu uświadomić, że moim zdaniem tyle samo do powiedzenia ma człowiek, który biega ubrany w Tesco czy Biedronce, co ten, który ubiera się, nie wiem, gdzieś tam w jakichś drogich markowych sklepach. No właśnie oni nas tak podzielili, że my teraz uważamy się. Ja dzisiaj chciałbym mieć wykształcenie zawodowe. Kto z nas ma zawodowe wykształcenie? No i tak wysłać was teraz właśnie po tych średnich i wyższych, żebyście prawdę naprawili. I to jest obciąg w Polsce. To jest obciąg w Polsce mieć zawodowe wykształcenie. To jest dramat, że nie ma tego podziału wśród młodzieży, że tego wykształcenia zawodowego nie ma, bo my dzisiaj nie mamy dobrych specjalistów, hydraulików, elektryków, elektroników itd. No bo to obciąg. No oczywiście, że obciąg. Jak nie jesteś synem SBK-a, obciąg. Jak nie jesteś z jakiejś byle jakiej rodziny czerwonej, obciąg. Nic podobnego. Oni mówili, że rolnik to jest nikt, że człowiek gorzej wykształcony to jest nikt, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Musi być prawda. Źle się dzieje, że mamy w Polsce tylko magistrów albo licencjatów jakichś tam różnych nauk, bo nie ma to tej Polski. Ja już w Polsce prowadzę na kredyt, nie produkujemy. Nie opłaci się. Bo się nie opłaci. Górnictwo, wmawiamy ludziom, że górnictwo jest nierentowne. Nierentowne. A wrzucić do bilansu górnictwa przychody Skarbu Państwa, z VAT-u, cła i podatku akcyzowego wynikającego z importu węgla do Polski. Zobaczymy się, jak bardzo nierentowne górnictwo. Znaczy jak połączone. Jest import, no to siada, tak? No ale po co siada? No siadło, bo Warszawa pojechać i znowu tam w domu korowych hamów tam zawieźli z platformy gdzie pociągami, nie? Dwa pociągi pojechały, ten jest ściema. No żeby jakoś tam udobruchać, bo to jest duży potencjał wyborczy i tak dalej. No, ale w międzyczasie znowu jakiś jeden, drugi komu, jakieś kluczyki, styki poprzejmują te kopalnie i nawet będą rentowne. Jak nie będą rentowne na wydobyciu, to będą rentowne na gumówce. Gumówka to jest taka piła tam do wycinania stali. To nazwą się opłaci nawet kopalnie fajnie począć, nie? No, im się opłaci, ale polskiej gospodarce. I nad tym ostatnie 25 lat pracowano, żeby te technologie się nie rozwijały, żeby wszystko było stare, nierentowne, nieopłacalne, bo przecież jeden z drugim Żyd muszą zarobić w Polsce, bo po to Polska istnieje. Ja nie jestem antysemitą, ale czas najwyższy, żeby to publicznie zacząć mówić o tym bardzo czytelnie i przejrzyście, że powinien się znaleźć taki, który żydostwo, które pogoni z polskiego życia gospodarczego, nie z Polski, bo ono się za bardzo rozmanoszyło. I my Polacy to później lądujemy, nie tylko na zmywakach, w Anglii, ale również w Anglii, w wielu przedsiębiorstwach i firmach bardzo prężnie się rozwijających, bo tuśmy się kształcili. Część z nas jeszcze za pieniądze państwowe, druga część za rodziców, za krawice, a dzisiaj pojechała i robi i rozwija gospodarkę i nie tylko gospodarkę poza granicami Polski. I czas z tym skończyć, żeby byle Żyd mi krzyczał w Polsce, że miał większość prawa niż Michał. To jest Michał.
dziad złodziej, który się nie rozliczył do dzisiaj za pieniądze, które został skonfiskowany z Francji i z Watykanu do 1989 roku. Niewiele, jakieś 300 milionów dolarów. To jaką mam legitymację moralną, ten śmieć do oceniania ludzi w Polsce, do kreowania karier albo ich kończenia. A poza tym drugi wielki się podniósł, ale coś sobie nagrywa albo ujawnia. A to w Polsce też się nagrywa. Kto wie, na to? I się uczyłem. Uczyłem się umieć z mistrza. Proszę bardzo. Proszę. Panie Zbigniewie, przed Polską są dwa modele rozwoju. Jest ten XIX-wieczny model rozwoju, czyli w okresie, w którym Europa się rozwijała najprężniej, czyli zbudowany na klasycznych podstawach, których państwo zajmuje się bezpieczeństwem wewnętrznym, zewnętrznym i sądownictwem. I jest ten model socjalny, w którym Europa się teraz znajduje, w okresie, w którym wymiera. Europa socjalna z dużą redystrybucją dóbr. Który z modeli pan chciałby budować w Polsce? Ten model, w którym się Europa rozwija, czy ten, w którym umiera? I z jakimi partiami, środowiskami chciałby pan jeden z tych modeli budować? Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, zdziwiam się z tym. Więc i w jednym i w drugim modelu jest to, co powinno nas w Polsce interesować, bo wie Pan, gdybyśmy chcieli tak prosto odejść od państwa socjalnego, to jest niemożliwe. Dlaczego? Stopniowo. Bo krzyczymy, ja chcę dobrego szpitala, ja chcę drogi, ja chcę szkolnictwa, ja chcę, ale nie na to coś daje mi za darmo. No płacę podatki, to chcę to mieć. Ale to ma fajne, no. To chcę to mieć. Więc w istocie domagamy się państwa socjalnego, ale socjalność państwa wynika przede wszystkim z tego, że chcemy, aby państwo wywiązywało się z obowiązków wobec nas, obywateli, w sytuacji, kiedy to państwo oczekuje wywiązywania się z obowiązków obywateli do niego, tak? Więc płacimy, chcemy odzyskać. Chcemy, aby państwo wypełniało zawartą z nami umowę cywilnoprawną, bo taka została zapisana. My płacimy podatki, i żądamy w zamian za to tego, na co się z nami umówili. A w Polsce działa tylko ta jedna część umowy. Zapłać, a jak nie zapłacisz, to sami sobie zamieszamy. Proszę. Mam pytanie odnośnie tej stawki 15% VAT-u. Czy ona jest jakoś ustalona, prawda, w sposób programowy, czy to są raczej wymarzenia? I z czego to wynika także pytanie, ponieważ obecnie artykuły spożywcze, ale artykuły piekarnicze, których termin spożycia nie przekracza 14 dni, są oprocentowane 5% VAT-em. I czy, jeśli mam rozumieć, że będzie jedna stawka podatku VAT 15%, to czy to oznacza tym biegiem logiki, że chleb zdrożeje, prawda? 10% różnica. Czy to tak będzie wyglądać? Proszę pana, mówiąc najprościej, jak to możliwe, to co pan mówi, jest trafione, nie jest skrywione, ale nie, musimy właśnie dostać makro, a nie mikro. Bo co z tego, że pójdziemy i za chleb zobaczymy za nas 6 czy 6,50 w sytuacji, kiedy buty kupimy nie za 200, tylko za 155, prawda? A większość naszych produktów codziennego spożycia dziś objęte jest mimo wszystko stawką VAT 23, większość. Chleb, mimo że najistotniejszy w skali każdego dnia, ale